Dzień dobry, dzień dobry. Już zaraz się spotkamy wspólnie z Anią, dzisiaj o roli fizjoterapii w przygotowaniu do porodu. Jeszcze chwilkę mi to zajmie, bo jakieś aktualizacje się tutaj wydarzają. Okej, dobra. I już Anię zapraszam. O, jest teraz. Udało się. Tak. Dzisiaj myślę dość istotny temat, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałam Wam przedstawić dzisiejszego gościa. Ania Mytnik, która prowadzi gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w Warszawie na Bemowie i wiem, że macie drugą lokalizację. Na Mokotowie, tak, od Państwa. Na Mokotowie, dla kobiet od kobiet. Zawsze mi się kolejność myli. Ale nie tylko tam, także... Ale sens jest taki sam. Dokładnie. Tak, Ania jest fizjoterapeutką uroginekologiczną, zajmuje się kobietami w ciąży, w przygotowaniu do porodu, ale też panie po ciąży. Jak najbardziej. I też w różnym okresie życia, bo kobiety niezwiązane z ciążą ani z porodem też do nas przychodzą w bardzo młodym wieku, na przykład 20 lat, kiedy jeszcze w ogóle nie były w ciąży lub takie bardziej dojrzałe kobiety, które już dawno są po takim okresie ciąż czy porodów, też z różnymi problemami tutaj z obszaru dynamicznicy również się do nas zgłaszają. Czyli holistycznie przez cały okres życia. Dzisiaj jednak skupimy się na temacie ciąży głównie, no bo dla mnie, myślę, że dla położnych, dla wielu specjalistów, może trochę nowy dla lekarzy jeszcze jest to temat, że obecność tej gałęzi, jaką jest fizjoterapia uroginekologiczna i fizjoterapeutki uroginekologiczne, jest dość ważnym elementem w przygotowaniu do porodu, bo te kobiety jak najbardziej przygotowują się do porodu, wchodzą do lekarzy, prowadzą ciążę u lekarza bądź u położnej, korzystają z edukacji przedporodowej, indywidualnej albo grupowej w ramach szkoły rodzenia. Jeżeli jest taka potrzeba, to też czasem to wsparcie psychologiczne się pojawia, wiele kobiet ćwiczy, no ale jakbyś mogła tak przybliżyć, to czym zajmuje się fizjoterapeutka uroginekologiczna? Zwłaszcza, że mi zdarza się często słyszeć, że mama, która zgłasza dolegliwości w okresie ciąży, na przykład słynna rwa kulszowa, słyszy bardzo często, że no, ciąża ciąży, po porodzie przejdzie. Tak. I też pacjentki, jak trafiają z takimi dolegliwościami, to właśnie mówią, że słyszały, że przejdzie, ale jednak gdzieś z drugiej strony też słyszały, że warto się udać do kogoś takiego jak fizjoterapeuta uroginekologiczny. Naszym zadaniem jest, żeby właśnie taką kobietę przeprowadzić przez okres ciąży i przygotować do porodu, bo tak naprawdę rodzi całe ciało, czyli jeżeli kobieta będzie sprawna fizycznie i psychicznie i będzie też świadoma swojego ciała, znała chociaż takie podstawy anatomii albo jak pojawiają się różne dolegliwości bólowe, to że właśnie nie musi z nimi dalej żyć do końca ciąży i wraz z 40 tygodniem, chyba że ciąża się zakończy wcześniej lub później, one dopiero wtedy miną albo nie, tylko żeby też wiedziała, poznając właśnie funkcjonalność swojego ciała, taką podstawową anatomię, dlaczego te bóle mogą się pojawiać, jak może im zapobiegać albo je minimalizować, żeby sobie przez ten okres ciąży pomagać, żeby ona się czuła jak najlepiej, a jak ona się będzie czuła dobrze, będzie sprawna fizycznie, jej ciało będzie funkcjonalne, to ten poród też będzie sprawniej przebiegał i co najważniejsze, ta regeneracja później po porodzie też będzie lepsza niż jak po prostu w tej ciąży będziemy sobie tak żyć z tymi wszystkimi dolegliwościami. I to, czym my się zajmujemy, to na taką pierwszą wizytę rekomendujemy, żeby przyjść w drugim trymestrze, jeżeli oczywiście ciąża przebiega prawidłowo. Na początku przeprowadzamy szczegółowy wywiad,
który jest też dla nas ważny, bo na przykład pytamy oprócz takich podstawowych rzeczy jak tydzień ciąży, przebieg ciąży, rodzaj wykonywanej pracy też jest dla nas ważny, czy jednak pacjentka więcej czasu spędza w pozycjach siedzących, czy raczej ma pracę fizyczną albo pół na pół, albo na przykład poziom stresu w jej życiu, co w aktualnych czasach od kilku lat no, ten poziom stresu u nas jest na dość wyższym poziomie i też o to dopytujemy, bo jeżeli ten poziom stresu też jest wysoki, to też poprzez odpowiednio dobraną aktywność fizyczną możemy tym pacjentkom pomóc łagodzić ten stres, a stres też często umiejscowia się gdzieś w naszym ciele i często to też jest dno miednicy, że te napięcia tam się gromadzą. Dlatego też właśnie dopytujemy o takie rzeczy, co czasami dla pacjentek jest dość dziwne, że dlaczego my tam mamy poziom stresu, a już na podstawie takiego wywiadu wiele rzeczy jesteśmy w stanie sobie już wstępnie określić. Później przechodzimy oczywiście do badania postawy całego ciała, zwracamy uwagę, w zależności na którym etapie ciąży ta pacjentka się do nas zgłosi, ale właśnie na postawę, co jest bardzo ważne i co w ciąży bardzo się zmienia. I jak ta pacjentka może sobie pomóc wraz z tym, jak ten brzuszek będzie coraz większy, środek ciężkości będzie się nam zmieniał i jak ona może na to wpływać, na co zwracać uwagę, żeby jakieś dolegliwości bólowe się nie zwiększały lub w ogóle się nie pojawiały, żeby w ogóle im zapobiec. I oczywiście też badamy mięśnie dna miednicy i w zależności od tego, czy one są nadmiernie napięte, czy osłabione, to tak mniej więcej do 34 tygodnia, jeżeli są osłabione te mięśnie, możemy je dalej wzmacniać, oczywiście pamiętając też o ich relaksacji, ale jeżeli one już na początku ciąży są nadmiernie napięte, to nie wzmacniamy ich, tylko już skupiamy się wtedy na tej relaksacji, żeby przygotować je jak najbardziej do całej ciąży w ogóle, bo te mięśnie, one są dość mocno obciążone w ogóle przez całą ciążę i poród też jest kolejnym wydarzeniem, które te mięśnie muszą być przygotowane odpowiednio. A od 34 tygodnia pokazujemy instruktaż masażu krocza po to, żeby pacjentka w ogóle też poznała takie podstawy tej anatomii, gdzie jest ten środek ścięgnisty, gdzie jest odbyt, gdzie jest pochwa, na czym ona ma się skupić, jak te ruchy wykonywać, żeby się już powoli z tym oswajała, żeby właśnie w okolicach 36 tygodnia już zaczęła ten masaż krocza sama lub z partnerem sobie wykonywać. My cały czas się skupiamy jeszcze tutaj na pracy zewnętrznej, czyli na kręgosłupie, na ćwiczeniach, na nauce oddechu, żeby ona już nauczyła się oddychać w trakcie ciąży, a nie w trakcie porodu, no bo to będzie ciężkie nauczyć się oddychać w trakcie porodu. Ja też ze swojej strony daję pacjentkom już od tego drugiego trymestru, że jak mają jakiekolwiek dolegliwości bólowe, to żeby starały się je wyoddychać. Bo to, co najczęściej robimy w sytuacjach stresowych, to się zazwyczaj zaciskamy i albo przestajemy oddychać, albo oddychamy bardzo szybko. I to się później przenosi na poród. Dokładnie. A właśnie mówię, że w porodzie będzie też nam towarzyszył ból, stres. No, to będzie nowa sytuacja dla każdej kobiety rodzącej. I żeby już jak pojawiają się na przykład jakieś bóle podżebrowe, czy bóle z dołu brzucha, czy z kręgosłupa, to żeby w tych już sytuacjach zaczynały sobie właśnie oddychać. I im bardziej je boli, to żeby starały się głębiej i spokojniej oddychać. Może by się też oswajały z tym dźwiękiem, żeby właśnie pracowały na niskich dźwiękach, a nie, że jak nas coś boli, to krzyczymy. Tylko żeby właśnie wyoddychać to. I rzeczywiście na kolejnych wizytach pacjentki mówią, że jednak pomogło, że nie wierzyły w to gdzieś, że takie oddychanie może pomóc, a że jednak te dolegliwości bólowe im łagodziły się. A po zakończonym 37 tygodniu, dlaczego po 37? Bo wtedy ciąża jest już donoszona i wtedy już możemy wykonywać też terapię dna miednicy. I wtedy właśnie poprzez pracę przez pochwę rozluźniamy wszystkie napięte struktury, napięte, bolesne struktury w dnie miednicy po to, żeby właśnie przygotować to dno miednicy do jak najlepszego
porodu i też skupiam się na masażu krocza, żeby właśnie uniknąć ewentualnych nacięć lub pęknięć krocza, żeby to krocze właśnie było jak najlepiej przygotowane do, rozluźnione, przygotowane do porodu. Jeżeli pacjentki chcą, to zapraszamy też, żeby przychodziły z partnerem na takie wizyty właśnie w okolicach tego 34 tygodnia. To też zaznaczamy, żeby partner, żeby nie przyszedł tutaj na siłę, tylko że to musi być ich wspólna decyzja. I rzeczywiście, jak pacjentki przychodzą z partnerami, to jest taka fajna współpraca. My też pokazujemy partnerowi, jak może jej pomóc, na przykład poprzez masaż kości krzyżowej w trakcie porodu, czy jak te pozycje mogą lub powinny wyglądać, żeby one, też staramy się nie uczyć ich na pamięć pewnych rzeczy, tylko żeby poprzez te ćwiczenia, które wykonujemy w trakcie ciąży, żeby ona wiedziała, jak w tym porodzie się odnaleźć. Przedstawiamy jakieś zasady, jak mniej więcej może to wyglądać lub powinno wyglądać, ale żeby przede wszystkim słuchała swojego ciała i położnej, która będzie monitorowała gdzieś ten poród, bo też nieraz już miałam ja sytuację, że pacjentka idąc do porodu, już po porodzie mówiła, że była przekonana, że pozycja kolankowo-łokciowa to będzie jej ulubioną pozycją w porodzie, a wcale tak nie było. Pozycja kłuczna, zwisanie na drabinkach była jej ulubioną pozycją, pozycja, której w ogóle nie brała pod uwagę w ciąży, że to będzie jej przynosiło ulgę. Także właśnie staramy się też tak edukować te pacjentki, żeby poznawały, uczyły się tego swojego ciała, no bo no nie każdy zna anatomię i też do porodu nie musi jej znać, ale takie podstawy, żeby wiedzieć właśnie, czuć to ciało właśnie, gdzie jest ta przepona, gdzie ona się znajduje, że te narządy jednak idą do góry i możemy mieć różne dolegliwości bólowe, czy właśnie tutaj od okolicy żeber, czy od kręgosłupa, miednica, kość krzyżowa, także żeby tutaj one po prostu wiedziały mniej więcej, gdzie te wszystkie rzeczy się znajdują, albo nawet też jak siedzieć, że właśnie, że powinny siedzieć na tych guzach kulszowych i tłumaczymy im, jak w ogóle te guzy kulszowe sobie w najprostszy sposób znaleźć podczas siedzenia. A no właśnie, bo to jest chyba dość ważne. Ja mam takie doświadczenie, że dziewczyny nawet jak mają możliwość pójść do fizjoterapeutki, załóżmy tam zgodnie z rekomendacjami indywidualnymi, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, no to później się okazuje przykładowo, kobieta ma bóle podżebrowe, na terapii w gabinecie zniwelowałyśmy to do maksimum, na ile się dało. Mama wychodzi z gabinetu i wsiada do samochodu, zapadnięta postawa ciała, w domu siedzi. I jakby wtedy staram się też zawsze pokazywać, że słuchajcie, wtedy to też trochę szkoda waszego czasu na te wizyty i pieniędzy, no bo też jest ważne to, co my będziemy z tym ciałem robić od wizyty do wizyty tak naprawdę. Tak, i właśnie to też, czego uczymy na pierwszych wizytach, to profilaktyka dnia codziennego. Bo jednak te czynności powtarzamy codziennie, czyli codziennie siedzimy, codziennie leżymy, codziennie robimy siku. Może nie codziennie, ale często się nam zdarza, w szczególności w okresach jesienno-zimowych, kaszel czy pichanie. Jak to robić w prawidłowy sposób, żeby właśnie nie dodatkowo nie obciążać swojego ciała i nie wprowadzać dodatkowych dolegliwości bólowych, czy właśnie nie obciążać tego dna miednicy, żeby nie doprowadzić do jakiegoś ewentualnego nietrzymania moczu, czy żeby właśnie nie osłabiać kresy, które chyba każda pani w ciąży słyszy o rozejściu mięśni prostych brzucha, także żeby właśnie w ciąży już możemy zapobiegać temu poprzez profilaktykę dnia codziennego, w odpowiedni sposób właśnie kładąc się i wstając z łóżka, odpowiednio kichając i kasząc, żeby nie robić tego wzrostu ciśnienia śródbrzusznego. I też tutaj też powiem, że do rozejścia mięśni prostych brzucha to też jest stan fizjologiczny w ciąży. W okolicach 35 tygodnia te mięśnie, one fizjologicznie muszą się rozejść, a w czasie połogu one mogą się zregenerować lub czasami potrzebują fizjoterapii, ćwiczeń, tapingu, terapii manualnej, ale duży wpływ będzie miało właśnie to, co my robimy na co dzień. Jakie bodźce dajemy swojemu organizmowi. Ale też wiem, że w ramach wywiadu
No, dość często, jak fizjoterapeutki zbierają wywiad, niektórym kobietom może się wydawać, że są strasznie wścibskie, Tak. bo padają pytania na przykład o jakość życia seksualnego, o to, czy to życie seksualne jest bolesne, czy są orgazmy, nietrzymanie moczu, gazu, stolców, tego typu rzeczy. No i pierwsza wizyta. Człowiek nieprzyzwyczajony jest do takich pytań i zdarza się, że to może powodować jakiś rodzaj takiego zażenowania, ale tutaj jakbyś Ania mogła powiedzieć, dlaczego to jest ważne, że to nie jest to, że ciebie to interesuje prywatnie, że tak powiem. Na ten temat, ale tak, ja też tak jak powiem, może jak my w gabinecie przeprowadzamy wywiad, na początku oczywiście sadzamy pacjentkę, przedstawiamy się i mówimy, że na początku zadamy bardzo podstawowe pytania, żeby się zapoznać, oswoić, a później przejdziemy do pytań bardziej szczegółowych już na temat namiętnicy. Czyli na początku właśnie zadajemy takie bardzo podstawowe pytania, żeby się oswoić z pacjentką i zobaczyć też właśnie na jakim ona jest poziomie też stresu na tej wizycie, żeby troszeczkę się przełamała, opowiadając o takich luźnych rzeczach bardziej, a później jak już skończymy te podstawowe pytania, mówimy, że przechodzimy teraz do pytań z zakresu namiętnicy i właśnie pytamy między innymi o to, ile razy chodzi do łazienki na siku, czy współżycie było albo jest bolesne. Jeżeli jest bolesne, to dopytujemy o konkretne pozycje. Albo kiedy ono boli, czy boli przy wyjściu do pochwy, czy boli jakaś konkretna pozycja, na przykład na jeźdźca od tyłu lub klasyczna. Wtedy też wiemy o na jakich strukturach w niemiętnicy albo na czym w niemiętnicy mamy się skupić podczas pracy z nią, zanim przejdziemy do badania. Także już ten wywiad nam dużo daje, że jeżeli mamy bolesne współżycie, jest na przykład duży poziom stresu w życiu, no to już wiemy, że te mięśnie raczej są nadmiernie napięte niż osłabione, bo jest dużo bodźców, które powodują, że te napięcia w miednicy będą. A tak samo o miesiączki dopytujemy. I oczywiście w ciąży, no to już tych miesiączek nie ma, ale co się działo przed ciążą, czy one były bolesne? I też pani się zastanawiają, ale w ciąży nie ma miesiączek, po co o to pytamy? Też jeżeli były bolesne miesiączki, to też jest dla nas sygnałem, że coś z tym dnem miednicy może być nie tak. Albo też, to też pani się często dziwią, że nie no, no bolesne w sumie nie były, że tak standardowo jeden dzień. No też standardowo jeden dzień też nie jest normą i też z tym możemy pracować i żeby też pani wiedziała już po porodzie, że z tym też pracujemy, a nie sobie żyjemy z tym bólem dalej. Czy takie rzeczy, które się w ciąży też zdarzają, jakiegoś rodzaju, nie wiem, zwiększona ilość śluzu, jakieś upławy, które są, czy to jest przeciwwskazanie do wizyty? Jeszcze raz możesz powtórzyć? Jeżeli występują jakieś takie rzeczy związane na przykład z zwiększoną ilością śluzu, jakieś różnego rodzaju upławy, które też mogą gdzieś tam budzić w kobiecie jakiś taki, no gdzieś tam poziom skrępowania się, czy jest to przeciwwskazanie do wizyty, czy nie? To tak, przede wszystkim tutaj decyzję zostawiamy lekarzowi prowadzącemu. Jeżeli ciąża przebiega prawidłowo i lekarz nie stwierdza, że te upławy są jakimś przeciwwskazaniem do wizyt, to jak najbardziej to nie jest żadnym przeciwwskazaniem do ćwiczeń czy do właśnie terapii takiej zewnętrznej, bo tak jak mówiłam, terapię wewnętrzną już przeprowadzamy po zakończonym 37 tygodniu. Dobrze, było też takie pytanie, myślę, że to jest ważne, Ania, żeby wyjaśnić, bo to często jest ze sobą mylone, ponieważ jako fizjoterapeutki uroginekologiczne możecie wykonywać i też nauczyć kobietę, czasem pary, bo czasem pary przychodzą masażu krocza, ale czy wykonujecie masaż szyjki macicy? Tak, to jest też bardzo częste pytanie. Nie, my absolutnie masażu szyjki macicy nie wykonujemy. Zajmujemy się tylko i wyłącznie masażem krocza i terapią dna miednicy. Także masaż szyjki absolutnie nie należy do naszych kompetencji. Ale zdarzają się pacjentki, które właśnie pytają, to kiedy ten masaż szyjki będziemy robić? I staram się wtedy właśnie to rozdzielić, że to są dwie różne rzeczy. My szyjki w ogóle w ciąży nie dotykamy. Po zakończonej ciąży, żeby zobaczyć pracę więzadeł macicy, wtedy szyjkę dotykamy i żeby zbadać właśnie te więzadła, czy one są na przykład bolesne, ale w czasie ciąży fizjoterapeuta szyjki nie dotyka, także tutaj masażu szyjki nie wykonujemy.
Dobra, to takie jeszcze pytanie, myślę też ważne, czy jeżeli ma się skracającą szyjkę macicy i trzeba leżeć, to czy warto udać się do fizjoterapeuty? Ja jeszcze, jak zanim Ania tobie głos oddam, to chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ tej skracającej szyjki się macicy, to tak naprawdę widzimy multum takich informacji od kobiet. Natomiast pytanie, czy faktycznie to jest szyjka skracająca się, która wymaga leczenia i czy to jest sytuacja zagrożenia porodem przedwczesnym i tak zwanej faktycznej niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej, czy po prostu wychodzę z gabinetu i dostaję informację, proszę leżeć i odpoczywać. Bo jakby dzisiaj wiemy, że leżenie w sytuacji, kiedy nie mamy zdiagnozowanej choroby, która, schorzenia, które jest określane jako niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa, leżenie nic nie daje. Poza tym, mówiąc o leżeniu, wiemy, że też najnowsze wytyczne światowe mówią o tym, że niestety nie zahamowuje to porodu ryzyka rozwierania się szyjki macicy, ciągłe leżenie, a sprzyja wielu takim trudnościom okołoporodowym, czy też trudnościom w okresie ciąży, jak na przykład tendencja do, nie wiem, żylaków, problemów natury krążeniowej, po prostu też braku siły. Więc myślę, że tutaj trzeba by doprecyzować tą sytuację. No ale to jakbyś ty tu... Tak, to w takiej sytuacji to dokładnie to, co powiedziałaś, żeby była jakaś konkretna informacja od lekarza, ale na pewno na taką wizytę warto przyjść chociażby, żeby poznać profilaktykę dnia codziennego, żeby zobaczyć, zbadać tą postawę ciała, żeby umieć ją samemu sobie skorygować, poznać jakieś podstawowe ćwiczenia, typu właśnie chociażby ćwiczenia oddechowe, które już dużo tutaj mogą pomóc, a ćwiczenia oddechowe przy skracającej się szyjce, no, nie będą przeciwwskazaniem. Myślę, że tutaj bardziej lekarzowi w przyskracającej szyjce będzie chodziło, żeby unikać już jakichś ćwiczeń typu na przykład fitness na siłowni, czy jakieś bardzo długie, obciążające spacery. Ale taka podstawowa aktywność fizyczna, funkcjonalna, to jak najbardziej dalej powinna być zachowana, bo chociażby te ćwiczenia oddechowe, podstawowe, one już dużo mogą tej pacjentce pomóc i przygotować ją lepiej do porodu, niż cały czas właśnie leżenie, bo leżenie niestety powoduje to, że to nasze ciało stygnie, jest coraz bardziej sztywne, nieruchome, a jednak poród to jest ruch, musimy się, to jest duża aktywność fizyczna, na co dzień takich aktywności fizycznych nie mamy, i musimy jakoś ten organizm na to przygotować. Także przy skracającej się szyjce, jeżeli oczywiście ona rzeczywiście się skraca, wtedy badania przezpochwowego ani terapii na miednicy nie będziemy wykonywać. Ale jeżeli lekarz prowadzący pozwoli na masaż krocza, to wtedy, tylko oczywiście wtedy mówimy, żeby była ta informacja od lekarza, co tam rzeczywiście się dzieje. To dokładnie, bo tak jak mówię, leżenie nie jest leczeniem skracającej się szyjki macicy, jeżeli tylko takie postępowanie zostało wdrożone. I myślę, że ważne, żeby też o tym mówić, tak jak wspomniałaś, rozluźnianie, oddech rozluźnianiem, żeby ten brzuch, tą miednicę rozluźniać, pozycje odciążające, ale też nauka w tej sytuacji będzie dość istotna, tego jak się wypróżniać, no bo parcie na toaletę też nie będzie tej szyjce sprzyjało. Nawyki toaletowe, tak, to w ogóle jest temat rzeka i mi się wydaje, że już tyle o tym mówimy na naszym profilu i w ogóle inne fizjoterapeutki, ale dalej widzę, że pani przychodzą i mówią, że ojej, że one 30 parę lat na przykład źle robiły siku albo nie wiedziały o tym stołeczku do defekacji i że jaki to ma właśnie wpływ na dno miednicy i czy właśnie przy tej skracającej się szyjce. Także no, takie podstawowe rzeczy, czyli właśnie to, co robimy na co dzień. Mikcja, defekacja, a się okazuje, że jednak możemy robić to źle. Tu jest takie pytanie jeszcze od jednej z naszych oglądających. Fizjo kazał przyjść w 37 tygodniu i mówił, że ustawi kość ogonową do porodu. Czy takie zabiegi się faktycznie wykonuje? Bardzo spięte mięśnie i bolesna kość ogonowa, ale ustąpił ból po jednej wizycie. To pewnie chodziło o właśnie tą terapię manualną już dna miednicy, czyli tutaj będzie praca już wewnętrzna i też na przykład czy więzadło w dnie miednicy odbyt... Ojejku, teraz po prostu mam zaćmę. Krzyżowo-odbytnicze, które też często jest właśnie bolesne, ona też jest przy tej kości guzicznej, też zajmujemy się rozluźnianiem już po tym 37 tygodniu. Także tutaj i dlaczego ten 37 tydzień zalecił, bo właśnie ta ciąża jest donoszona. Wcześniej możemy robić to zewnętrznie,
rozluźniać te okolice kości krzyżowej ogonowej poprzez pracę zewnętrzną, a jeżeli chodzi właśnie już o tą pracę wewnętrzną, to ten zakończony 37, dlatego właśnie tutaj zalecił na pewno, dlatego przyjście w tym terminie. A powiedz, Ania, z jakimi najczęściej dolegliwościami, takimi powiedzmy typowymi dla kobiet w ciąży, pracujesz i jak duże widzisz efekty? Bóle podżebrowe, rwa kulszowa, gdzie po późniejszym badaniu się okazuje, że to jednak nie jest rwa kulszowa, tylko zespół mięśnia gruszkowatego. I tutaj chyba na przykład mięśniu gruszkowatym widzę największe efekty. Profiletyka dnia codziennego, rozluźnienie tych mięśni gruszkowatych, praca w domu z tym mięśniem za pomocą na przykład właśnie takiej małej, twardej piłeczki, żeby panie też wiedziały, jak doraźnie go sobie rozluźnić, czy poprzez właśnie pozycję siedzącą, żeby wiedziały, że jak siedzą na guzach kulszowych, założą nogę na kolano, stopę na kolano, to że w tej pozycji też mogą pracować i rozluźniać ten mięsień gruszkowaty. I rzeczywiście na kolejnych wizytach pani mówią, że albo już ból jest mniejszy, albo że rzeczywiście już wiedzą, jak on się pojawia, jak sobie z nim radzić. Bóle podżebrowe to też kolejna rzecz, też tutaj poprzez to, że panie zazwyczaj trochę źle oddychają, nauka tego oddechu i danie takich ćwiczeń, które będą nas otwierały, też potem przychodzą i że rzeczywiście albo te bóle są mniejsze, albo że jak już się naprawdę pojawiają, to potrafią sobie z nimi poradzić poprzez te ćwiczenia. I oczywiście niestety nadal się to zdarza, że jak przestaje boleć, to trochę pani przestają ćwiczyć. Ale już przynajmniej mają zestaw ratujący tak zwany, że jak coś się pojawi, to one wiedzą, jak sobie z tym radzić. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że w ostatnich latach amerykańskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w rekomendacjach dotyczących aktywności fizycznej w ciąży jasno podkreśliło, że i tutaj nie mówimy o treningu jako takim, tylko po prostu o zdrowym ruchu, bardzo podkreśla to, że brak ruchu i aktywności fizycznej jest czynnikiem ryzykownym w ciąży, jest zachowaniem ryzykownym. Więc ja bardzo polecam, żeby dziewczyny, które gdzieś tak trochę są zlęknione do tego ruchu, do tej aktywności, żeby jednak sobie te wytyczne światowe poczytać, dotyczące również tego tak zwanego reżimu łóżkowego, który w niewielkim odsetku przypadek jest rekomendowany, a wbrew pozorom doprowadza do jakby większej ilości powikłań niż pożytku z tego, że my cały czas leżymy. Tu jest też bardzo, Ania, pytanie fajne. Mi fizjoterapeutka powiedziała, że nie robi się badania dna miednicy w ciąży, tylko przed albo po. Z kolei ginekolog powiedziała, że to nieprawda. Jak jest faktycznie? To znaczy tak, wiem, że niektóre fizjoterapeutki nie badają mięśni na miednicy w ciąży. Także już się z tym spotkałam nieraz. My tą metodą, którą my pracujemy, badamy w ciąży, tylko tak jak mówiłam, nie dotykamy szyjki macicy i wykonujemy badania, żeby sprawdzić właśnie siłę mięśni i wiedzieć, czy one są napięte, czy są rozluźnione, żeby wiedzieć, jak z nimi pracować, bo też się utarł taki schemat, że mięśnie na miednicy w ciąży wzmacniamy. Okej, pod warunkiem, że są osłabione, a jeżeli są nadmiernie napięte, to dodatkowe wzmacnianie będzie powodowało, że tych napięć wprowadzimy jeszcze więcej, czyli takie błędne koło będziemy robić. Także tutaj uważam, że warto jest zbadać te mięśnie na miednicy, jeżeli właśnie nie ma żadnych przeciwwskazań ginekologicznych do takiego badania, żeby wiedzieć po prostu, jak tą pacjentkę przygotować. Bo na przykład jeżeli przyjdzie pacjentka w 14 tygodniu ciąży i będzie bardzo napięte dno miednicy, to już poprzez na przykład rozluźnianie na rolerze, pozycje odciążające, oddech, będziemy pracować nad tym dnem miednicy, żeby ono się rozluźniało. A jak taka pacjentka w 14 tygodniu dostanie zalecenie bez badania, proszę wzmacniać mięśnie na miednicy, no to tych napięć będzie coraz więcej i no ten poród może troszeczkę ciężej przebiegać. Ale wiem, że niektóre fizjoterapeutki nie badają, także to warto też idąc na taką wizytę dopytać, czy w ciąży jest wykonywane badanie mięśni na miednicy. Czy zespół mięśnia gruszkowatego obawiający się ostrym bólem, uniemożliwiającym przewracanie, chodzenie, dyskwalifikuje z porodu? No, ból mięśnia gruszkowatego nie jest dyskwalifikacją z porodu, natomiast na pewno jest takim, wręcz bym powiedziała, tak silnym, pilnym wskazaniem do wizyty u fizjoterapeutki. Bo
z tygodnia na tydzień raczej prościej nie będzie, a ból nie może być takim bólem w okresie ciąży, który będzie nam paraliżował życie codzienne. Kiedy warto udać się, Ania, na pierwszą wizytę? Najlepiej w drugim trymestrze. Im wcześniej pójdziemy, tym lepiej, bo też a propos tego, co mówiłeś wcześniej, te aktywności fizyczne, to te panie, które nie ćwiczyły, żeby też się nie martwiły, że ja teraz w ciąży mam tutaj nie wiadomo jakie aktywności fizyczne robić. My też dlatego robimy taki szczegółowy wywiad, żeby dobrać tą aktywność fizyczną do pacjentki. Czyli jeżeli ona nigdy nie ćwiczyła, to my dobieramy takie ćwiczenia, z którymi ona sobie na pewno poradzi sama w domu i da też radę je wykonywać tutaj w gabinecie. A jeżeli to są pacjentki, które trenowały wcześniej w mniejszym lub większym stopniu, to dobieramy takie ćwiczenia adekwatne do ich stanu. Także tutaj najlepiej właśnie drugi trymestr i dobieramy wszystko indywidualnie pod pacjentkę, że ogólnie można dać jakieś podstawowe rzeczy, ale jak zbadamy pacjentkę, przeprowadzimy wywiad, wtedy możemy dać bardziej spersonalizowane ćwiczenia do jej aktualnego stanu. A powiedz Ania, drętwienie, puchnięcie dłoni, stóp, zespół cieśni nadgarstka, czy z takimi dolegliwościami lepiej do fizjo, uro ginekologicznego czy do osteopaty? Myślę, że dobrze, jakbyś tutaj mogła, przepraszam, rozróżnić te dwie specjalizacje, chociaż jedna z drugą tak naprawdę jest połączona. Tak. Jeżeli chodzi o puchnięcie, to też na pewno przede wszystkim skonsultować to z lekarzem, czy nie ma tutaj jakiegoś innego też podłoża z tymi opuchnięciami, ale to jak najbardziej można i do fizjoterapeuty, i do osteopaty z tym się udać. I tak samo jak fizjoterapeuci i osteopaci, warto wiedzieć, żeby to były osoby, które pracują z kobietami w ciąży, bo można pójść do fizjoterapeuty czy do osteopaty, a się okaże, no przepraszam bardzo, ale ja z kobietami w ciąży nie pracuję. Także tutaj możemy właśnie zwrócić uwagę właśnie, że to jest fizjoterapeuta uroginekologiczny albo osteopaci, którzy pracują z kobietami w ciąży. Żeby nie tutaj osteopaty, który właśnie się nie zajmuje kobietami w ciąży, bo wtedy na pewno też będzie w stanie pomóc, ale no jednak osoby pracujące z kobietami w ciąży będą miały większe doświadczenie, jak rzeczywiście pomóc kobiecie. Drętwienie, puchnięcie rąk, dłoni, to też myślę, że poza terapią manualną dużo ćwiczeń związanych z otwieraniem klatki piersiowej, tego otworu, który w ciąży nam się tutaj zamyka. Więc ja myślę, że to też jest istotne, żeby dziewczyny, które rozmawiają ze swoimi lekarzami prowadzącymi ciążę, żeby pytając na przykład o tak zwaną zgodę na ćwiczenia, czy to jest ok w tej mojej ciąży, myślę, że warto, żebyście raczej rozmawiały z lekarzami nie o trenowaniu w ciąży, tylko używały słów w kontekście zdrowego ruchu. Tak? Bo jeżeli lekarz zaleca tryb oszczędzający, to też dopytajcie, co to dokładnie znaczy, bo ten tryb oszczędzający, on może być bardzo szeroko rozumiany, bo mama, która codziennie biega, robi zakupy, sprząta w domu, nie prowadzi trybu oszczędzającego, ale być może, jeżeli te czynności zamieni na to, żeby sobie poleżeć w pozycji odciążającej, pooddychać, czyli obrazowo mówiąc poćwiczyć, tak naprawdę będzie powodowała, że to ciało się w dużej mierze zaczyna regenerować i tu zaczyna prowadzić oszczędzający tryb życia. Więc naprawdę ważne jest to, zresztą lekarze prowadzący ciążę też często się boją słowa ćwiczenia, bo mogą nie wiedzieć, nie rozumieć, jaki to jest rodzaj ćwiczeń, zajęć. No a wiemy, że możemy się spotkać z bardzo dynamicznymi, intensywnymi formami, albo bardziej z formami pracy z ciałem, takimi, które mają za zadanie spowodować to, że my, jak ja to mówię tak, jak w 9. miesiącu, dzień przed porodem, zawiążesz sobie sama buta i obetniesz paznokcie u małego palucha stopy, to urodzisz, a nie, że tamtego męża wykorzystujemy. To znaczy, o co chodzi? Chodzi o to, żeby zachować tą sprawność, zrobić przykurs, zadrzeć nogę, zrobić wykrok, czyli też te elementy, które my po prostu później wykorzystujemy w porodzie pod kątem pozycji wertykalnych. Tak. Żeby urodzić, nie trzeba trenować, tylko zdrowo się po prostu ruszać. Tak, i to właśnie też, co mówiłaś, oddech, że to się nazywa ćwiczenia oddechowe, no ale to nie są... To nie jest to samo, co bieganie, skakanie czy machanie sztangą, tylko to jest właśnie ćwiczenie oddechowe, które pozwoli przygotować to ciało do porodu lub właśnie pomóc w jakichś dolegliwościach bólowych, takich typowo ciążowych. I też staram się mówić pacjentkom, że jak rozmawiają z lekarzem, to żeby mówiły, że właśnie są pod opieką fizjoterapeuty uroginekologicznego, a nie, że są na przykład, nie wiem,
ćwiczą z kimś z YouTube'a, czy chodzą na siłownię, żeby... Znaczy oczywiście na siłowniach też są ćwiczenia dla ciężarnych jak najbardziej, ale żeby właśnie to precyzowały lekarzowi, że jaka to jest rodzaj aktywności fizycznej, którą chcą robić, albo właśnie, że jak słyszą, że lepiej nie, to żeby wiedziały dlaczego. Dlaczego i ewentualnie co mogą robić, czy właśnie te ćwiczenia oddechowe, czy delikatny ruch bioder, na którym się też bardzo skupiamy przez cały okres ciąży, co jest też nazywane ćwiczeniami, czyli krążenia bioder, czy robimy ósemki, krążenia, ruch przód-tył. Jest to ćwiczenie, ale no to ćwiczenie nie jest to intensywne ćwiczenie, także tutaj lekarz nie powinien do takich rzeczy już mieć przeciwwskazań, ale też się właśnie cieszę, że już coraz częściej się tutaj spotykamy w naszych gabinetach, że pacjentki przychodzą i mówią, że bo lekarz mnie wysłał, także ginekolog, żeby przyjść profilaktycznie. I tutaj też pozdrawiam doktora Robsona, który prowadził dwie moje ciąże. I tutaj też z nim często rozmawiałam przy okazji swoich ciąż u niego na wizytach a propos tej aktywności fizycznej i właśnie on też mówił, że ważne jest uaktualniać wiedzę, wiedzieć, co ta pacjentka robi, a że ruch musi być, no bo wtedy poród zupełnie inaczej przebiega. Ania, czy masz taką czarodziejską różdżkę w gabinecie, która obraca dzieci? Obracać dzieci nie obracamy, tym się zajmują lekarze w szpitalu, to jest wtedy obrót dziecka. Fizjoterapeuci mogą poprzez pracę na brzuchu, na przeponie, czy poprzez ćwiczenia oddechowe, pozycje odciążające, pokazać pacjentce, jak mogą wspomóc obrót dziecka, ale absolutnie tutaj obrotem się nie zajmujemy, to wykonują lekarze w szpitalu i też trzeba do odpowiedniego szpitala się zgłosić, bo chyba nadal nie we wszystkich szpitalach. Nie w każdym, tak. Też są podzielone opinie wśród części lekarzy, jedni są jak najbardziej za, inni nie do końca. Natomiast znów tutaj myślę, że ta kwestia tej aktualizacji wiedzy też jest szalenie istotna, bo żeby ten obrót wykonać medycznie w szpitalu przez lekarza też trzeba spełnić warunki i to też nie jest tak, że każda z kobiet jest do tego obrotu kwalifikowana. Natomiast ta praca, którą można zrobić na rzecz obrotu w gabinecie czy w domu również, no to tak naprawdę to jest rozluźnienie ciała mamy, żeby ten maluch miał troszkę więcej miejsca, nie dotyka się dziecka, tylko bardziej się pracuje. Zresztą jest takie, bo zawsze mnie mama uczyła, jak mnie zawodu uczyła, mówiła, pamiętaj, że jak chcesz ruszać dzieckiem, to ruszaj mamą albo zachęcaj mamę do ruchu. Że to jest tak naprawdę nieoddzielne, a ruch matki też jest stymulacją malucha prenatalna typowo. I też właśnie to, co tutaj my też uczymy, czyli ta profilaktyka dnia codziennego, postawa. Jeżeli mama cały czas będzie miała taką tą zamkniętą postawę, jest duży poziom stresu w życiu, jest przewaga tych pozycji siedzącej, bo jest praca siedząca. Ten oddech też ma dużo do życzenia, jest dużo tych czynników, że ta postawa jest cały czas zamknięta, jest dużo napięć w ciele, no to właśnie wtedy też to dziecko ma troszeczkę mniej miejsca i stąd może się pojawić jakiś problem. Dlatego warto już zawczasu o tę mobilność w swoim ciele i brak jakichkolwiek dolegliwości bólowych, postawę prawidłową i naukę oddechu już dbać od początku ciąży. Mm-hmm. Czy z Twojego punktowania widzenia jako fizjoterapeutki, bo są takie pytania, czy jeżdżenie na rowerze w ciąży jest czy jest bezpiecznie? Ja wtedy zadaję pytanie tylko, jaki jest cel tego. Czy ta pani trenowała wcześniej jazdę na rowerze i po prostu robi to zawodowo dalej? Czy ta pani jeździła regularnie na rowerze wcześniej? Czy to jest po prostu teraz sobie wymyśliła, pojeżdżę na rowerze i okej. Okay. Na pewno jeżeli chce bardzo i jeździła wcześniej, to do pewnego etapu ciąży, jeżeli to jest rower stacjonarny lub jakaś płaska nawierzchnia, to jeszcze okej. Okay. Ale już w bardziej zaawansowanej ciąży już tutaj bym odradzała jazdę na rowerze, jednak siedzenie też długie na tym siodełku też im brzuch też zacznie za chwilę przeszkadzać, no bo jednak to jest, pedałujemy, używamy też siły tutaj nogi z tułowia. Także jeżeli nie ma takiej konieczności, to raczej odradzałabym tą jazdę na rowerze. Tak, no bo ryzyko upadku, natomiast sam ruch jazdy jako takiej, na przykład na dobrze dopasowanym rowerku też stacjonarnym, jest ok, tylko znowu, jak ustawimy lędźwia, czy tych lędźwi nie przeciążymy. A jak sobie pomóc z bólem kręgosłupa
przychodzeniu w ciąży bliźniaczej 32 tygodnie. Lekarz zalecił bardzo oszczędny tryb życia. Ćwiczenia nie są wskazane, ale czy na przykład wizyta, właśnie taka terapia manualna na stole, na kozetce u fizjoterapeutki będzie ok, czy niekoniecznie? Tak, tutaj w ogóle, bo też pani się o to się pytałem, ciąża bliźniacza, jeżeli przebiega prawidłowo, to można się udać. Mamy tutaj pacjentki w ciąży bliźniaczych. Mi z trojeczkami jeszcze się nie zdarzyło, ale z bliźniakami jak najbardziej. I tutaj tak, przede wszystkim właśnie postawa, żeby ta pani popracowała nad postawą, bo możliwe, że ta miednica ma dużo do wyrzucenia, żeby ją prawidłowo ustawić i już te bóle gdzieś tam będą się nam minimalizowały, ruchy, żeby ta miednica właśnie była mobilna, nauczyć ją ruszania tą miednicą. Ja też często pacjentkom mówię, że to nie jest to ruszanie, które najczęściej się uczyliśmy kiedyś na WF-ie w szkole, czyli my tutaj kręcimy całym ciałem, tylko my ruszamy miednicą. Bo pani przychodzą, no tak, ja robię to, pokazuję, a okazuje się, że pracuje całe ciało, a miednica nadal się nie rusza, a właśnie chodzi na o ten ruch miednicy. Także tutaj myślę, że jeżeli pacjentka powie lekarzowi, że idzie do fizjoterapeuty ginekologicznego i chce popracować z oddechem, z postawą, z ruchami miednicy i ćwiczeniami oddechowymi i właśnie jakaś terapia na stole, nawet masaż, że tak powiem, żeby to rozluźnić, to jak najbardziej myślę, że lekarz tutaj nie powinien mieć żadnych przeciwwskazań. Tylko niech mu dokładnie powie właśnie, o co chodzi, że to są ćwiczenia, czyli ruchy miednicą, oddech, postawa. Jak często powinno się chodzić do fizjoterapeuty? Są jakieś, wiesz, jest jakiś standard, czy raczej dopasowuje się to indywidualnie? Dopasowuje się indywidualnie. Warto przyjść właśnie w drugim trymestrze, na początku i później w zależności od dolegliwości bólowych lub chęci też pacjentki, bo są panie, które chcą nawet przychodzić i 3 razy w tygodniu, bo mówią, że one nie mają motywacji same ćwiczyć i wolą ćwiczyć pod okiem specjalisty. Jedyny jakiś schemat, który jest, to po zakończonym 37 tygodniu, wtedy najlepiej przychodzić minimum raz w tygodniu. U pacjentek, które mają większe problemy z demienicą, są bardziej napięte, nawet spotykamy się 2 razy w tygodniu, czyli wtedy 38, 39 i 40 tydzień. I na tych wizytach też omawiamy, co w połogu należy wykonywać, żeby też były przygotowane na te pierwsze doby po porodzie, jak pomagać swojemu ciału. I też my staramy się u nas w gabinecie, panie, nauczyć tego, co zrobić po ewentualnym cesarskim cięciu, żeby one też miały świadomość, że życie jest różne i poród, możemy się szykować tutaj do porodu drogami natury, ale różne rzeczy mogą się wydarzyć, żeby one były świadome, że ten poród może się też zakończyć porodem przez cesarskie cięcie i żeby też wiedziały, co wtedy robić po takim porodzie. Tutaj też taki duży czynnik, też już myślę, że psychologiczny, że wtedy ta praca z tymi pacjentkami też później jest łatwiejsza, że nie one były nakierowane wyłącznie na poród drogami natury i nic innego nie wchodzi w grę, że już są świadome, że okej, poród może się zakończyć drogami natury lub właśnie przez cesarskie cięcie i wiedzą, co w tych dwóch opcjach po porodzie należy robić. Tak, no i też właśnie w przypadku pań, które są po porodach drogami natury, ta pierwsza aktywizacja, podnoszenie się, też dalej to wypróżnianie. A powiedz, Ania, czy jest w ogóle taka możliwość, że kobiety, które no nie mają z jakiegoś powodu dostępu do fizjoterapeuty uroginekologicznego, a to ciało jednak daje różne objawy bólowe, mogą sobie jakoś pomóc, czy no mi się wydaje, że w internecie dzisiaj jest, no internet jest takim śmiesznym źródłem, bo możemy tam znaleźć dużo różnych rzeczy, takich tak zwanych baboli, ale możemy też wbrew pozorom znaleźć dużo takich rzeczy dobrych, z których można skorzystać w domu. Tak, jak najbardziej. Jest teraz sporo profili w social media, które... Fizjoterapeuty. Tak, i położnych też, które właśnie prowadzą fajne profile, fajnie edukują, pokazują fajne ćwiczenia. Czy właśnie tak jak u ciebie, odsyłanie na kursy online, gdzie pani może mieszkać nawet za granicą i gdzie nie ma dostępu do takiego fizjoterapeuty uroginekologicznego i właśnie poprzez takie kursy online sobie
pomóc korzystać, bo to jest super dawka wiedzy i nie trzeba się z kimś fizycznie spotykać, tylko właśnie poprzez internet wykorzystywać to, że jednak możemy to swoje ciało wzmocnić poprzez dobrze dobraną aktywność fizyczną. Wiadomo, że wtedy to nie jest jakoś super dobrane, spersonalizowane pod pacjentkę, ale na pewno te ćwiczenia jej nie zaszkodzą, a wręcz na pewno jej pomogą. Dobra, jest jeszcze takie typowe połączenie, o które kobiety pytają. W Niemczech nie ma takiego zawodu. Jak sobie poradzić? Nie, w Niemczech są fizjoterapeutki uroginekologiczne jak najbardziej. I to chyba też dość spora grupa. Myślę, że warto wpisać w grafikę w Google, dlatego że ja mam wiele też koleżanek fizjoterapeutek, które współpracują z fizjoterapeutkami w Niemczech, także na pewno nie wiem, czy bezpośrednio w samym mieście, w którym jesteś, ale w Niemczech jako takie też mają dość silny prym, o ile mi wiadomo, fizjoterapii uroginekologicznej. No, też właśnie kojarzę, że w Niemczech jest dobrze rozwinięta ta fizjoterapia uroginekologiczna, także tylko właśnie może chodzi o jakieś konkretne miasto w Niemczech, które akurat... Gdybyś, Aniu, jeszcze mogła pokrótce powiedzieć, bo cały czas budzi to zaskoczenie, jak... Z jednej strony, jakie połączenie jest powiedzmy naszej twarzy, stawów skroniowo-żuchwowych, bruksizmu z mięśniami dna miednicy, bo wydawałoby się, że jedno i drugie po drugim krańcu człowieka jest, tak. A jednak gdzieś widzimy, że to się ze sobą łączy. I czy też możesz z takim bólem stawów skroniowo-żuchwowych, bruksizmem jako fizjoterapeutka popracować? Właśnie to, co mówiłam wcześniej, też dopytujemy o ten poziom stresu w życiu, bo jeżeli jest duży poziom stresu, to już też mamy gdzieś wskazówkę, żeby zwrócić tutaj uwagę na okolice żuchwy, jak ona się zachowuje. I też w ciąży właśnie drugi i trzeci trymestr, jeżeli mamy nadmierne napięcia tutaj w okolicy żuchwy, też uczymy pacjentki, jak może sama pracować, czy właśnie poprzez siat na rollerze i rozluźnianie tutaj tych struktur, poprzez pracę z dźwiękiem, żeby właśnie poprzez na przykład literkę A rozluźniać tutaj tą żuchwę, żeby ona nie była cały czas napięta, tylko żeby te mięśnie były rozluźnione, bo napięta góra to też napięte dno miednicy i to ma bardzo duży, jest bardzo ze sobą połączone i warto też się tym zająć. Tak samo przy bolesnym współżyciu, jeżeli pacjentki to już przed ciążą czy po ciąży, to samo, też skupiamy się tutaj na okolicach żuchwy i plus dno miednicy, bo te struktury są bardzo ze sobą powiązane i tutaj właśnie dochodzi ten dodatkowy czynnik, duży poziom stresu. Właśnie tak, pojawiło się pytanie od pani, która dopiero planuje zajście w ciążę, pojawia się problem ze żwaczami, czy dobrze, żeby już do tej fizjoterapeutki przed planowaną ciążą się wybrała, czy dopiero w ciąży? I to tak, jak bruksizm już jest postawiony, już wiadomo, że to jest bruksizm, to warto wybrać się do terapeuty, który zajmuje się tutaj typowo żuchwą. U nas na przykład jedna fizjoterapeutka jest uroginekologiczną fizjoterapeutką, ale również też się zajmuje tutaj żuchwą. I to wtedy warto z takim fizjoterapeutą popracować przed zajściem w ciążę. I ja też na przykład mam pacjentki, które równocześnie pracujemy z terapeutami tutaj stawów skroniowo-żuchwowych i ze mną, bo jest na przykład bolesne współżycie i jest już, tutaj są wady zgryzu, jest bruksizm i są inne rzeczy, a jeżeli jest po prostu duże napięcie, to my też poprzez pracę manualną możemy z tym pracować, ale jak już są jakieś poważniejsze problemy, to na pewno do terapeuty, który tutaj specjalizuje się w tych stawach. Dobrze. I jeszcze jest takie, myślę, bardzo ciekawe pytanie, bo dotyczące blizn. Jedna z naszych słuchaczek planuje ciążę. Przy planowaniu ciąży na pewno warto pójść, jeśli ma się bliznę, na przykład po wyrostku robaczkowym i wcześniej nie pracowało się z nią. Ja niestety dowiedziałam się o tym w czasie ciąży. Tak, jak najbardziej. Tutaj przed planowaną ciążą jeszcze warto pójść i skontrolować tą bliznę, bo możliwe, że na przykład jakieś bóle kręgosłupa, które są, to są od tej blizny, a nie konkretnie od kręgosłupa, bo czasami właśnie blizna powoduje różne dolegliwości bólowe, także jak najbardziej. I na pracę z blizną nigdy nie jest za późno. Także nawet po 15-20 latach można z tą blizną popracować.
bo to też częste pytanie, czy jak już minęło x czasu, to nie jest za późno. Jak najbardziej nie. Lepiej przed zajściem w ciąży z tym popracować, niż później się okaże, że będą jakieś większe dolegliwości bólowe od właśnie tej blizny. No właśnie jedna z fizjoterapeutek, z którą też współpracuję, nagrywała ostatnio taki live, że zaraz po wizycie swojej pacjentki przyszła pani w wieku około bodajże 60 roku życia z blizną po cięciu cesarskim, ale przyszła z zupełnie innym problemem bolesnym w okolicach właśnie jamy brzusznej i miednicy. No i pierwsze pytanie mojej koleżanki fizjoterapeutki, a czy ktoś pracował z blizną? A ona oczy szeroko otworzyła i mówi, że pierwsze słyszę, że coś takiego. I one zaczęły tą terapię blizny, pomimo że od pojawienia się blizny minęło bodajże 30 czy 40 lat i naprawdę efekty zaczęły być duże, dotyczące tych dolegliwości, z którymi przyszła, więc myślę, że tutaj zaczynajmy od tak zwanej leczniczej profilaktyki, bo tak naprawdę chyba, Ania, jest niewiele sytuacji, w których w okresie ciąży musimy skonsultować z ortopedą. Chyba większość rzeczy, które są, bardziej będą wymagały konsultacji z fizjoterapeutą niż ortopedą. Myślę, że tak, chociaż też nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje oczywiście ortopedów, ale myślę, że większość rzeczy zamiast iść na właśnie jakieś dodatkowe jeszcze badania, to tutaj poprzez profilaktykę właśnie dnia codziennego, jak się pójdzie do fizjoterapeuty, dowie się o tych podstawowych rzeczach, to już te dolegliwości bólowe zaczynają właśnie się zmniejszać lub w ogóle ich nie ma. Jeszcze myślę jedno pytanie. Czy w przypadku przepukliny pachwinowej prawostronnej zalecana jest wizyta u fizjoterapeuty? Przepuklinę i operację miałam w wieku 4 lat, obecnie mam 26. Czy to może wpłynąć na przebieg porodu? Może, jak wszystko może. Oczywiście też właśnie zależy, jak ta blizna, czy ona daje w ogóle jakieś dolegliwości bólowe. Jeżeli tak, to też właśnie warto ją sobie sprawdzić, jakie są w ogóle zakresy ruchów tutaj w okolicy miednicy. Także jak najbardziej tak, nawet jak minęło, mówię, 15-20 lat, to warto przyjść i tutaj to sobie skonsultować. Ktoś, kto też pracuje właśnie i z bliznami, i na pewno tutaj dobrane odpowiednie ćwiczenia, bo może też tak być, że na przykład będzie mniejszy zakres ruchów i tutaj też nad tym jak najbardziej możemy sobie popracować, bo na przykład, nie wiem, jest bardziej obciążona jedna strona lub druga, czy właśnie jest inna postawa ciała, bo coś tam się z tą stroną działo i bardziej obciążamy tą drugą stronę ciała i coś się też zaczyna dziać w pozostałych częściach ciała. Także warto to tutaj na pewno sprawdzić. Super. No dobra, Ania, bardzo dziękuję za wyczerpujący temat. Myślę, że można by jeszcze zaplanujemy kolejnego live'a, myślę, dotyczącego wsparcia fizjoterapeuty po porodzie. Też ważny temat. To jest kolejny temat, który by nam tu, myślę, przynajmniej godzinę zabrał. Także będziemy w kontakcie. Ania, jeszcze jakbyś mogła przypomnieć, gdzie można znaleźć Twój gabinet i skontaktować się z Wami w sytuacji wizyty. Tak, nasze gabinety są w Warszawie, na Mokotowie i na Bemowie. Na Bemowie są 4 fizjoterapeutki, na Mokotowie są 2 fizjoterapeutki. I tutaj jeszcze wspomnę, że do końca kwietnia, do każdej pierwszej wizyty fizjoterapeuty w ciąży po porodzie jest w prezencie dawana książka właśnie Izy, jedna z 3. I ja osobiście uważam, że właśnie książki Izy są takim fajnym uzupełnieniem terapii, bo są napisane w tak prosty sposób dla kobiet, że tutaj nie trzeba mieć studiów medycznych ukończonych, żeby je zrozumieć. Także je zawsze serdecznie polecam. W tamtym roku też mieliśmy taką akcję i no, jestem wielką fanką tych książek. Też sama jestem po 2 ciążach i myślę, że tutaj dla każdej kobiety to będzie takie właśnie fajne uzupełnienie terapii. Także do końca kwietnia, do każdej pierwszej wizyty jest jedna z 3 książek Izy w prezencie. Super, fajnie. No dobrze, Ania, to ustalamy temat spotkania połogowego, pewnie gdzieś może w kwiecień po świętach. Będziemy w kontakcie, będziemy dawać znać i Wam bardzo dziękujemy za wspólny czas. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w takim razie. Pa. Na razie.